dobry. Nazywam się Joanna Brejcka-Pamuka, jestem dyplomowaną naturopatą, dietetykiem, ekspertem medycyny chińskiej i dziś przychodzę do Was w cukrowym temacie. Cukier to dość powszechnie akceptowalna używka, z którą często spotykam się z jej nadmiernym spożywaniem moich pacjentów. I bardzo często w różnego rodzaju dolegliwościach jest to taki produkt numer jeden, który należy znacząco ograniczyć bądź wyeliminować, aby pewne dolegliwości czy jednostki chorobowe mogły mieć przestrzeń do tego, żeby móc się naprawiać. I jeśli chodzi o cukier, to jego uzależnienie często jest budowane od najmłodszych lat. Pamiętam, jak mama opowiadała, że zalecenie było takie położnej, czy położnych, czy lekarze, żeby jeżeli dziecko nie jest zbyt chętne, żeby pić mleko w butelce, to można dosypać trochę cukru i wtedy będzie chętniej piło. Tak? A oczywiście dzieci bardzo chętnie idą w tą stronę cukrową, dlatego że jest to najszybsze źródło energii, smak słodki, którego też najwięcej występuje w naturze, smak, który powinien wzmacniać śledzione i którego najwięcej jest w naszym otoczeniu. Są to marchewki, kasze, owoce, mięsa, ale w takiej formie przetworzonej my jego nie potrzebujemy, bądź nieduże ilości jesteśmy w stanie bezpiecznie tolerować. Warto bardzo rozważyć odstawienie bądź maksymalne ograniczenie cukru i słodyczy w przypadku, kiedy mamy osłabioną odporność. Kiedy często chorujemy, dużo mamy takich dolegliwości o charakterze śluzowym, to są substancje, które będą się bardzo karmiły na cukrze. Jak również mikroorganizmy, wirusy, bakterie, które na tej pożywce dobrze się rozwijają. Jeżeli mamy przewlekłe choroby, to również cukier będzie działał prozapalnie. Jeżeli mamy częste huśtawki nastrojów i to w formie emocjonalne i z poziomu fizycznego, kiedy czujemy, że nasza energia nie jest stabilna, jemy coś słodkiego, chwila jest lepiej, a potem znowu jest gorzej. Tak samo jeżeli używamy cukru jako substancji, która ma poprawiać nasze samopoczucie, nie jest to najlepszy wybór. Rozchwiewamy tą naszą gospodarkę cukrową. Ten cukier idzie do góry, potem znowu spada i znowu jest gorzej. I do góry i spada, więc taka huśtawka dla naszego organizmu jest bardzo niepożądana. Jeżeli chcemy zrzucić kilogramy, no to oczywiście, że to będzie pierwszy produkt do odstawienia, często w połączeniu z produktami mlecznymi czy pszenicą, które nie są najlepszym wyborem dla większości z nas. Czy też, kiedy na przykład mało pijemy płynów, a bardzo jest duża ciągota na słodkie, to również może być przyczyna tego, że po prostu za mało pijemy, a ośrodek głodu i sytości jest w tym samym miejscu i wtedy chce nam się słodkiego. Przy przewlekłych drogliwościach pokarmowych to oczywiście cukier będzie dokarmiał tą mało pożądaną i korzystną część mikrobionu, więc również warto dla niego z tego wyeliminować przy przewlekłych infekcjach pasożytniczych, grzybiczych, tak bardzo powszechnej kandidzie, o której wiele się mówi, produkt numer jeden, którego nie powinno być w naszej diecie. Z drugiej jednak strony, kiedy te mechanizmy już funkcjonują w naszym organizmie i nie działają zbyt dobrze, to też powoduje tą większą ochotę na cukier, tak? Czyli mamy tą kandidę, powiedzmy, i nie powinniśmy jeść słodkiego, ale jemy, bo ona wysyła naszego organizmu sygnały, żeby coś zrobić i żeby coś słodkiego zjeść, bo ona nie chce zostać usunięta, ona chce sobie dobrze funkcjonować, ona chce sobie wydawać młode, ona chce dobrze działać w naszym organizmie. Więc wtedy potrzebna jest i decyzja, że chcemy to zrobić, taka motywacja z głowy, że rzeczywiście to jest dobry krok, to chcę zmienić dla swojego zdrowia. Z drugiej strony często warto włączyć zioła, preparaty ziołowe czy suplementacje po to, żeby zrównoważyć ten wpływ cukru, aby mniejsza była na niego ochota, a z drugiej strony też nie jeść go, bo jeżeli dalej będziemy go spożywać go w sporych ilościach, to nasz organizm nie będzie miał możliwości, żeby się odzwyczaić. Znowu zjemy ten cukier i znowu nam spadnie. I znowu zjemy i znowu nam spadnie. Dlatego ja na bazie swojego nastoletniego doświadczenia z moimi pacjentami stworzyłam taki 30-dniowy program odzwyczajenia się od słodkiego, uwolnienia się od cukru, bo to też nie o to chodzi, żeby nigdy nic słodkiego nie zjeść w życiu, tylko żebyśmy to my nad tym panowali, a nie te słodycze, które są w otoczeniu, z którymi na
pewno się spotkamy przy różnych okazjach, bo w naszej kulturze jest to też taki element celebracji i bardzo powszechnie akceptowalna jest ta używka. A badania naukowe dowodzą, że mechanizm uzależnieniowy jest bardzo podobny w swoim działaniu do kokainy, do ciężkich narkotyków, tak? Więc można sobie wyobrazić, jak ten mechanizm funkcjonuje, dlaczego tak trudno jest odstawić i większość osób broni się rękoma i nogami, używając przeróżnych argumentów, aby tylko tego nie zrobić. Pamiętam, miałam pacjentkę, która nie wyobrażała sobie dnia bez czegoś słodkiego, kiedy odstawiła słodycze. Mówiła, że czuła się tak gorzej, jak w przedstawieniu papierosów. Miała drgawki, poty, bóle głowy, osłabienie samopoczucia i takie pierwsze 2 tygodnie były naprawdę trudne. Czuła zapach ulubionych pączków na kilometr, więc niesamowite jest to, jak silne oddziaływanie w naszym organizmie ten cukier wywołuje. Więc ja w swoim 30-dniowym programie w e-booku stworzyłam krok po krok na każdy dzień jeden krok, który można zrobić w tym kierunku, aby tego cukru się odzwyczaić, aby sobie zdać sprawę, co on robi w naszym organizmie, co możemy zrobić inaczej i aby wdrażać różne elementy z poziomu przyczynowego, aby rzeczywiście trwale nam się go nie chciało, wykonując też ćwiczenia. E-book Detoks Cukrowy to bardzo obszerny workbook, który polecam przepracować krok po kroku, dzień po dniu, gruntując poszczególne elementy z poziomu przyczynowego i nawykowego. Dotyka jest tam jadłospis, dotyka różne emocji, kwestii przyczyn i różnych elementów, które możemy wdrażać po to, żeby też zrównoważyć nasz styl życia, więc główna intencja to cukier, natomiast będzie on działał na wielu poziomach i jest w stanie naprawdę usprawnić zdrowie i wykształcić długoterminowo zdrowe nawyki. Link podaję w bio, poniżej zapraszam serdecznie i też większość z nas jest rodzicami i to jest chyba najlepsze, co możemy zrobić dla naszych dzieci po to, aby mieć zdrowe nawyki u siebie i nasze dzieci brały z nas przykład. Ten pozytywny. Zapraszam Was serdecznie.